O skubany, ale mi tutaj zasunął. Ale się dałem trafić. Witam was serdecznie, moi drodzy widzowie. Ja jestem Prakero i zapraszam na 6 odcinek w naszej serii w grze New World. Mamy tutaj zadanie frakcyjne do wykonania. W ostatnim odcinku w tym miejscu się właśnie zatrzymaliśmy, także porozmawiamy sobie z tym tutaj z tą przedstawicielką tej frakcji, do której należymy. Tutaj tylko sobie wezmę te dokumenty, które za nią leżą. Czekajcie, cyk. No i tutaj mamy właśnie porozmawiać z przedstawicielem swojej frakcji i wybrać misję. O to mi właśnie chodziło. Przepraszam was, to moje przejęzyczenie. No i tak, musimy sobie coś wziąć. Co my sobie tu weźmiemy? PWE, bo PvP na tym etapie to trochę nie bardzo. Za co najwięcej doświadczenia dostaniemy tutaj? Poziom wroga 10, znajduje się... Warktur znajdują się przedmioty, które mogą wspomóc kompanii maruderów. Stalowa kolczatka, zdobądź to za wszelką cenę. A dlaczego nie? A tu mamy jeszcze inne zadania, no proszę. A to można sobie brać tak wszystkie, tak? Aha, w trakcie, okej. Okay. No to ja sobie wybiorę te. Te trzy zadania wziąłem. No i dobrze, teraz spójrzmy na mapę, czy nie za bardzo przyszarżowałem. Ale chyba nie, raz, dwa, trzy zadania. Tutaj dalej nigdzie nie... Nie trzeba chyba się udać. Także moi drodzy, idziemy. Najpierw pójdziemy sobie tutaj, bo tutaj mamy bliżej. A później tam na prawo, także czekajcie, ja sobie przejdę tu. Tutaj, okej. Czyli idziemy przed siebie, mam tam ekwipunek, tak, okej. Wszystko jest w porządku, możemy iść. Oczywiście zachęcam was do subskrybowania mojego kanału, do dawania w górę, do komentowania moich filmów i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć w dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. A teraz, moi drodzy, już biegniemy wykonać to zadanie, które nas czeka. Tutaj skręcimy sobie w lewo i zobaczymy, co tam ciekawego się wydarzy, co będziemy musieli zrobić, bo tak jak wam mówiłem, ja tutaj jakby dużego poziomu nie wbiłem, chyba 9 albo 10, jeśli dobrze pamiętam, w momencie jak tą grę kupiłem i nawet nie wiedziałem, czy coś będę dla was tutaj nagrywał z tego, no bo wiecie jak to jest z czasem u mnie też, nie? Okej, okay, tu tam ktoś się strzela. Ze sztucera ktoś naparza do trupa. No proszę. Ja tu mam toporek gotowy. Czekajcie, czy mamy coś po drodze. Dobra, to punkty na mapie to później. Na razie idziemy zadanie zbierać, znaczy robić, przepraszam. W ogóle dajcie mi znać w komentarzach, czy kupiliście grę New World, czy gracie, czy w ogóle zamierzaliście sobie w tą grę zagrać, czy tylko zostaje to na etapie oglądania u kogoś i zastanawiania się, bo powiem wam szczerze, że ja już myślałem przed premierą, żeby kupić, ale nie byłem przekonany, bo naprawdę opinie były bardzo różne. Po 2,5 tygodnia, jak już minęło 2,5 tygodnia od premiery, to wtedy się zdecydowałem, że no dobra, dam tej grze szansę, kupię, zagram i wtedy będę mógł ocenić, bo nie zawsze trzeba się opierać na tym, co kto mówi. Często, a tak naprawdę prawie zawsze polecam wam samemu sprawdzić, bo jeżeli istnieje chociaż mała szansa, że gra się wam spodoba, to warto to samemu zrobić. Tym bardziej, że tutaj można grę zwrócić, prawda? Jeżeli się gra nie spodoba, można ją zwrócić, pieniążki odzyskać, także... czekajcie, bo ja tak biegnę, a tutaj przebiegłem sobie ten teren. Zbadaj, nie, ale... Aha, chyba, że coś tutaj, ale... Nie, no to gdzie ja biegam? W drugą stronę. Tutaj mamy sytuację taką, że tutaj musimy coś zrobić. Tylko teraz tak, tutaj trzeba kamień... A, tu trzeba zapolować. Potrzebujemy zapasów dla naszych oddziałów. No dobra. No dobra, ale tutaj nam... Okej, dobra, czyli tutaj, w tą stronę trzeba iść. Ktoś coś do mnie krzyczał? Dobra, jak już tu jestem, to pobawmy się z tym. Dobra. Dziwnie to tutaj... Aha, czyli chodzi na to, że do tego domu musimy wejść.
Tylko ktoś tutaj już jest. Więc o tyle może być problem. Okej, przy okazji mi zaliczyło gościa. Sorry chłopaku, ale tutaj też jakby musiałem to zrobić, a nie chciało mi się czekać. Moim widzom też nie chciało się na pewno czekać na to, aż to zrobię. Czekajcie, bo tutaj dalej mam zadanie. Kamienna rzeka zapole na tym terenie i przynieść nam zdobycz. No dobra, teraz mamy to miejsce, tak? Kamienna rzeka, no ja tam się udam. W tą stronę. O, tu jakiś schowek z zapasami. O, proszę bardzo. O ty. Krwawienie, a zapomniałem sobie włączyć jedzenia. Dobra. Pod trójeczką mamy jedzenie, więc to sobie włączę. No dobra, i próbujemy, no bo tutaj jakby nie do końca rozumiem, co ja mam tu robić, nie? Bo jestem... Czekajcie, o. Tu jest ta trójeczka, widzicie? 20 metrów. Ja tu mam na coś polować, ale na co? O, w tym miejscu mam polować, ale tutaj nie ma nic. Ja tutaj nic nie widzę. A na co tu trzeba polować? A, owca to twój cel. Ja muszę tu owcy szukać, dobra. Grunto prakero czytać, nie? Co to jest napisane? Dobra, czyli tutaj gdzieś powinna być jakaś owca, o ile będzie. Widzę owce, widzę, dobra. Chodź tu owco do mnie, chodź. Nie wiem, jak się owce woła. Jest. No ona ucieka. Ej, chodź tu. Ej, jak ucieka skubana. Chodź tutaj, nie uciekaj. O kurde, nie trafiłem jej za pierwszym razem, a nie mam broni dystansowej, muszę biec i gonić. Chodź tu, cholero. Ale jazda. Jak ona zwiewa. Skubaniutka. I co? Czekajcie, może się zatrzyma tam gdzieś. Okej, zatrzymała się. Spróbujemy jeszcze raz. Ale chyba tutaj już nie mam jakby... A nie, zaliczyło nam, okej. Zaliczyło nam owce. Czyli te owce trzeba łapać, ale one na jeden strzał padają. Dobra, wracam tam. Wracam tam, w prawo trzeba skręcić i musimy tą owcę upolować. Dobrze. No to wracam z powrotem tutaj. Ostatnia owca była tutaj. Wow, co to? Okej, czyli to po prostu ten krzak tutaj strzela jakoś dziwnymi tymi. O, tutaj mamy wilczka. Tutaj były owce, ale... Mnie interesują owce. Chciałbym jeszcze ze dwie upolować. Tam jest owca. Dobra, ja tam najpierw pobiegnę do owcy. Wilk może poczekać. Dobra. Dobra, teraz możemy wilkiem się zająć. No chodź. Jaki gościu. Dobra. A wilka też wezmę, bo mięso nam się przyda. Wiecie, z mięsa możemy robić jedzonko, nie? Co to w ogóle za wynalazek jakiś strzelający? Okej. Jeszcze jedna owca do upolowania, moi drodzy. Hem. Kurde, ale gościa słuchać, jak tam wydobywał skałę. Jeszcze jedna owca, no. Tu jest wilk. Nie ma żadnej owcy, no żart. Te owce w ogóle powinny być, o, gdzieś tutaj, nie? Dokładnie tutaj, gdzie stoję. Ale nie widzę ich, czekajcie. Tu jest tylko ten wilk. Dobra, to ja może tego wilka się pozbędę.
Chodź, chodź. O cholero. Chodź tu. No chodź. Okej. Okay. A przy okazji tą skórę sobie z niego zbiorę. Chociaż tutaj nie muszę tego robić. Ale zrobię sobie tak, jak widzicie. Te owce chyba albo są bardzo rzadko spotykane, bo tutaj ich nie widziałem. Chyba, że muszę gdzieś jakieś inne miejsce jeszcze. Ale tam widzę, jakiś indyk sobie łazi. Jak łazi sobie indyk, to może i ta owca będzie, co? Czekajcie, ja pójdę tam. Bo mam takie wrażenie, że to tak może wyglądać. Tu jest indyk. Owce znaleźliśmy tam. Może gdzieś te owce jeszcze biegają. Tam jakiś chyba zając biega. Są wilki. Ktoś musiał te owce zabijać. Tutaj, moi drodzy. No dobrze, wracam tam, będę szukał dalej. No co mam zrobić, no? Tak to jest, tak to jest, tak to wygląda, moi drodzy. Dawać owce, dawać owce. Owca wyprowadziła nas w manowce, no. To się rzadko zdarza. Tu jest wilczydło. A mnie interesuje owczydło. Tu kolejny wilk. O, jest owca, jest. Chodź. Jo, mam. Nie chcę kamienia, dawaj owce. Dobra, już wilk będzie teraz nas tutaj gnębił. O ty. Dobra, dawaj tą owcę. Nie głaz. Ej. Co jest z tą owcą? Nie mogę jej ten? Dobra, bo chyba tutaj się za dużo nazbierało w jednym miejscu i nie mogę na tej ikonki najechać. Ale spokojnie, tutaj zaraz sobie zbierzemy i pójdziemy dalej. Bo zrobimy wszystkie zadania i dopiero pójdziemy je oddać. Dobra, to zebrałem sobie. Nie chcę głazów teraz zbierać, tylko chciałbym tą owcę, bo to mięso też się przyda, bo to jedzenie jednak też jest dobre. Okej, okay. Dobra. Aha, czyli musimy pierwszorzędną skórę, czyli to jeszcze nie jest koniec, moi drodzy, bo te skóry muszą być pierwszorzędne. Aha, ja tu myślałem, że sobie upoluję trzy i po robocie, a to tak nie działa. Dalej muszę szukać tych owiec. No dobra. No to w takim razie idziemy. Szukamy dalej. Tu jest indyk. Indyczek, cyk. Dobra. Indyk widzę, że szybko leci oprawianie. Chociaż tutaj te oprawianie zwierząt, przepraszam was, ten. Im więcej macie tej zręczności, tym szybciej to idzie, nie? O, widzę owcę, widzę ją, widzę. Widzę ją, zobaczcie, tam jest. Cyk, 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 na paluszkach. Dawaj ją. Dawaj ją, tak jest. A teraz poproszę tą skórę pierwszorzędną, bo ja tutaj chciałbym to zadanie zakończyć, moi drodzy, i udać się do miasta. Poproszę, poproszę trójeczkę. Tak jest, bardzo dziękuję. I teraz tak. Tu mamy zadanie jeszcze jedno. Dobrze mówię? Tak, to musimy tutaj się... Taki kawał drogi. Dobra, to może po drodze odsłonimy sobie te punkty. Ten i ten i później pójdziemy tu. Jak myślicie? Bo ja uważam, że możemy tak zrobić. Tylko teraz tak, żebym nie połamał nóg, to zejdźmy sobie tu. Schowajmy ten nasz... tą naszą siekierkę. I idźmy przed siebie. No hop, hop. Dawaj, dawaj. Dawaj, prakero. Usielcu. Tu będzie jakiś punkt, którego nie mamy odsłoniętego na mapie. A tu królik biega, dobra. Dobra, odkryto punkt orientacyjny, poziom 20.
Już mnie coś goni, nawet coś mocnego, więc ja tutaj się... Oho, dobra, dobra, to się zrywamy. Gościu 20 poziom i tutaj ja nie będę się z nim tu, bo jak mnie trafi, to będzie mój ostatni strzał w życiu przyjęty. Czekajcie, wejdźmy sobie na drogę. Tamten nas goni, ale raczej nie sądzę, żeby mu się chciało za nami biec. Musimy iść w prawo. Także i tak będziemy musieli tutaj przejść. A tutaj coś jest? Jakaś skrzynka? Coś? Nie. Dobra. Czyli musimy iść tutaj przed siebie. Nie będzie to łatwa droga, bo pewnie będą jakieś tam niespodzianki na nas czyhać, ale... Ale, moi drodzy, to nie ma problemu, bo ja tutaj sobie... Oj, nie to chciałem. Chodź. Porobiony. Porobiony, ja przy okazji sobie wezmę to. Tą skórę, wiecie, no ja będę, ja ogólnie nie zabieram się, nie będę się parał raczej zbieractwem na ten moment. Więc nie staram się tego nie robić, ale jak już jestem, to wiecie, jak już zabiję stworka takiego, no to coś tam zbiorę, bo może to sprzedam, może to przerobię. Chociaż bardziej mi chodzi o mięso, żeby móc sobie wykonać jakieś tam pożywienie później. Co to jest? Żyła żelaza, o proszę. No to nieźle, czekajcie, bo ja żelaza to tutaj jeszcze nie brałem i nie nawet nie wiedziałem, jak to wygląda, nie? Tak więc, jak jest jedna skałka, to weźmy sobie tą małą, zbierzmy. Jestem ciekaw, jak to będzie po prostu wyglądać. No. Jeszcze chwila. Jakie dźwięki. Jakie echo idzie, nie? Okej, górnictwo, ruda żelaza, okej. To my idziemy tutaj przed siebie, tam w prawo. Punkt kontrolny, a później jeszcze to zadanie. No bo jak wzięliśmy to zadanie, to warto je tutaj sobie zrobić. Poziom 20 tutaj, okej. Tą akurat, tą okolicę to ominiemy, bo tutaj na pewno nas zeżrą. Idziemy tam, gdzie musimy iść, czyli do naszego zadania. Cały czas przed siebie idziemy, moi drodzy. To oczywiście jakieś wilki. W ogóle jest takie miejsce, gdzie jest dużo wilków. Ale ja postaram się to ominąć, przebiec tu dalej. Okej. O cholera, ile tych wilków tu jest. Chyba kichnę zaraz, coś czuję. O, przepraszam was. Nie miałem wyjścia. Inaczej bym nie... Dobra, ja te wilki, niech one sobie biegną za mną. One zaraz się odczepią. A może i nie? O cholera. Dobra, udało się uciec. A byłem blisko już, żeby mnie dopaść, bo już mnie złapały dwa razy i mnie spowolniły. No, kolejny. Dobra, nie ma problemu. Pobiegniemy sobie. Oj. O skubany, gdzie mi tu lecisz? A chodź. Okej. Wilk z północy. A dotarliśmy, o, ale nas wyprowadził. Musimy się cofnąć teraz, tu do góry iść. No bo jak już wiecie, jesteśmy, a jest jakiś znak zapytania, to warto to może sprawdzić, o. Mikstura z wilczej esencji, no proszę, nie wiem nawet co to jest. No proszę. 5% obrażeń zadawanym bestią, jakaś rzecz taka do wytwarzania, no to ciekawe, pewnie jakieś eliksiry można brać, które nam dają jakieś bonusy. Dobra, my musimy tylko tutaj iść, żeby sobie odsłonić to miejsce. Dobra, lew jakiś, okej. I teraz, moi drodzy, my idziemy tam prosto przed siebie, bo tam mamy zadanie do wykonania. No idźmy, idźmy. Okej. Dobra, tutaj widzę, że już też będzie wesoło, bo już 8 poziom. Dobra, bo ta wytrzymałość też wiecznie trwać nie będzie. Fajna ta pasywka z tego toporku jest. Z toporku, kurde, z siekierki. Oto.
Po trafieniu tego samego celu trzema lekkimi atakami zyskuje wzmocnienie zapewniające 30% do zadawanych obrażeń na 3 sekundy lub do następnego ataku. Czyli 3 lekkie ataki i mam taką, mam wzmocnienie, tak? Już takie konkrety tu są. Wow. Okej. Dobra, tutaj coś jest do zebrania. Bierzemy sobie to. A mnie jeszcze interesuje ten gość. Chodź tutaj. Dobra. No właśnie. Dobra. Jakiś młot pradawny bojowy. Woda pitna tutaj w ogóle jest? Serio? No proszę, wodę zebrałem. Ale okej. Czekajcie, bo ja tak sobie biję te stworki, a przecież ja muszę tutaj. Dobra, to przeczytane. Tutaj kolejny, już 9 poziom, także wiecie. Tu już nie są jakieś popierdółki. Okej. O, raz, dwa, trzy. I kolejny mocny. Ja tutaj... Używam tej broni nieprzypadkowo, moi drodzy, bo muszę sobie tutaj dobić ten sam poziom, który mam na tamtym. Dobra, my musimy w tą stronę chyba iść. Tak, tutaj. Przed siebie, okej. O, skubany! Ale mi tutaj zasunął. Ale się dałem trafić. Kacie w ogóle mam, ale dobra, weźmy sobie. Ja tutaj tak na legalu stoję w ogóle, co tam, nic mi nie zrobi. A jak mi zasunął, kurde, z tej broni, tak mi życie spadło. O, stalowa kolczatka zebrana, czyli tu po prostu muszę też chodzić i zbierać to. Okej, musimy uważać tutaj. Nie jest lekko, ale mam jeden punkt, może sobie tutaj dodam w coś. Dobra, na razie to. Tylko teraz tak. Czwóreczka, piąteczka. Czyli tą siekierkę wbiję do piątego, a później przeskoczę na tą tarczę. Okej. Tam się jakiś gościu bije. Dobra, chodź tutaj. 10 poziom, o. Czekajcie, weźmy sobie tutaj na górę. Tutaj jakiś już konkretny idzie, mocny. Dobra, namachał się. O kurde. Ale teraz znowu mi uciekła myszka na drugi ekran, ale bym miał rebus, moi drodzy, ale byłby rebus. Dobra. Stalowa kolczatka jest druga. Kurde, że nie mam żadnego żarcia. O! Ale to jest lekkie, a ja chcę średnie mieć. Punkty wyposażenia, takie dziwne. Dobra, niech będzie już, no. Okej, chodź tutaj gość. O! A ten jak dźga! Wcale oni tacy słabi nie są, wam powiem. Mi obijają tutaj ostro. O, już się odnowił. Odrodził się gościu, ale strasznie szybko się odradzają. Dobra, podniosłem.
Okej. Dobra. Dobra, o proszę, tu jakiś kapelusz wybawcy mnicha. No ciekawe co to. Siła i skupienie. Na pewnie założę, a co nie? Średnie nakrycie głowy, okej. Weźmy sobie to, tam będzie chyba jeszcze jedna. Tak, jeszcze jedną skrzynię muszę przeszukać, czyli jeszcze tego gościa. Dobra, niech on sobie macha. Tak. Dobra, śpi. Chociaż on już dawno usnął. Ostatnia skrzynka, moi drodzy. Okej. Ostatnia skrzynka i chyba możemy wrócić do miasta, nie? Tylko jeszcze ja bym odsłonił ten teren dalej. Znaczy odsłonił, już odblokował tutaj tą jakby... Skoro mam tutaj blisko jakiś punkt obserwacyjny, czy tam taki na mapie, to może go zróbmy, przejdźmy tam kawałek. Co to jest za szkielet? Kurde, ich tu więcej matka nie miała? No chodź. O ty cholero. Dobra, załatwiony. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Bo tutaj jest właśnie to miejsce, które sobie odblokujemy widoczność tego miejsca na mapie, moi drodzy. No i pójdziemy oddać te zadania, tak? No już, powinno mi to wskoczyć. Dobra. Herkules odblokowany, a my teraz musimy się udać. Dobra, w tą stronę. Czyli tutaj idźmy na tą drogę. I dalej już będzie wiadomo, jak w którą stronę biec. Tylko taki punkt zaznaczyłem na mapie. Docelowy. Tam wilki. Już się widzę, że no, zmienia pora dnia. Robi się już trochę ciemno. Albo na odwrót, bo ptaszki śpiewają, więc może się robi poranek. Nie wiem. Umknęło mi to trochę. Dobra. Niech sobie ten wilk leci tutaj za mną. Mam go gdzieś na razie. Kolejny wilk, 8 poziom. No dajcie mi spokój, cholery. O. Jak biegną, jak ich słychać, nie? Dobra, tutaj biegniemy przed siebie. Do miasta, tu jesteśmy w miarę blisko, do miasta dobiegniemy, oddamy zadanie sobie. I taka przyjemna gierka, naprawdę. Ja tam, nie wiem, tak ludzie narzekali, nie wiem czego, może oczekiwali czegoś więcej. No nie wiem, zobaczymy, ja na ten moment ciężko mi jest powiedzieć, co tu jest na plus, co tu jest na minus. Generalnie trochę szkoda, że ludzie w pierwszej kolejności, jak wyjdzie coś nowego, to się skupiają na tych rzeczach złych, nie? A moim zdaniem powinno się na odwrót robić. Najpierw wyliczyć te dobre rzeczy, a później ewentualnie, jeśli ktoś chce, te słabe strony. Ale w sumie nie ma gry, która by miała tylko dobre strony. Zawsze się znajdzie się zawsze coś, co... do czego człowiek może się przyczepić albo nie, tak? No to już jesteśmy coraz bliżej. No, teraz sobie zaznaczymy ten punkt na mapie. Tu ogólnie są, przepraszam was, z tego co wiem, są punkty szybkie podróży, tylko wtedy jak odsłonicie sobie na mapie pewne rzeczy, tylko nie na zasadzie tak jak było w grach, nie wiem, typu Lineage czy coś, że o, idziesz, jest jakiś teleporter i on ci tam wysyła cyk pyk w jedno miejsce. No nie, to trochę inaczej działa. Z tego co zauważyłem i chyba zużywa się jakieś punkty do tego teleportu. Takie buteleczki niebieskie, a one chyba się ładują jak się wykonuje zadania. Coś takiego. I chyba maksymalnie można mieć 200 tych buteleczek przy sobie, ale mogę się mylić. Bo tak jak mówiłem, moja wiedza na temat tej gry jest znikoma. Ale zamierzam się dobrze bawić, także... A, to chyba nie wiem, czy nie jest inne miasto? A nie, no to... Tak, to jest chyba inne miasto, bo ja zaczynałem chyba tu? Już sam nie wiem, pogubiłem się. Bo to jest chyba już inne miasto. Albo ja już nie wiem, bo się zagadałem. Ale dobrze, idźmy, te zadania oddajmy. Gdzie jest ten gość?
Dobra, a no, musimy przed siebie i do tej frakcyjnej tej kobiety, która nam dała to zadanie. I teraz w prawo. No i tu zaraz skręcimy sobie w lewo. I tutaj na dole powinna być gdzieś. Coś mi się wydaje, że się nie wczytało, nie? To wiecie co zrobimy? Zrobimy to samo co wcześniej. Do głównego menu wyjdę. Bo mieliśmy taką sytuację w poprzednim odcinku. W trzecim czy w czwartym? Nie, w czwartym albo w piątym. Że NPC się po prostu nie pojawił i trzeba było sobie wyjść i wejść. Nie wiem od czego to jest zależne. Dlaczego tak się dzieje, no ale tak jest. Nic na to nie poradzimy. Także musicie chwilkę poczekać, zaraz się tu nam pokaże ekran logowania, przejdziemy sobie do postaci i wejdziemy. Znaczy na pewno jeżeli chodzi o takie rzeczy, które trochę mi przeszkadzają tutaj, jak już mówimy o tych dobrych i złych stronach, no to, że tak, trochę długo się wchodzi do gry, szczególnie właśnie jak odpalicie grę i jest ekran wczytywania. Jeden obrazek, później drugi, trzeci, czwarty i długo się dość czeka, nie? No i tak samo to co teraz, że nie ma NPC-a, no to też do poprawy twórcy mają. No ale zobaczymy, jak gra bardzo się zmieni i co tutaj zostanie poprawione. Bo szkoda, żeby się ten potencjał zmarnował. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie działać tak jak należy. Także tak. Dobrze. No. Zobaczmy NPC-a, bo to już chwilę trwa. Tak mówiłem, widzicie, znowu ekran wczytywania, ale to trudno, nie przejmujmy się. I tak te zadania tutaj będę chciał oddać. No już jest. Oddam te zadania i zakończymy ten nasz odcinek, moi drodzy. Pozdrawiam cię, maruderze. Nigdy się nie poddamy. Gdy opadnie kurz, no i dobra. Wygnijmy się jako zwycięzcy. Okej, ale tu mam zadania. A ja bym chciał... Pozdrawiam cię, maruderze. Nigdy się nie poddamy. Gdy opadnie kurz, wyłonimy się Czekajcie. Jako zwycięzcy. Zakończ u przedstawiciela frakcji Wiesieniowiecznia. Aha, okej. Okay. A ja jestem... Nie w tym miejscu chyba, coś mi się wydaje. Czekajcie. Nie, no jestem tutaj, to o co chodzi? No jestem tutaj. Chyba, że to czekajcie. Maruderze. Nigdy się nie... A, dobra. Okej, okay, w ten sposób. To było completed, widzicie? Trzeba tylko kliknąć na to. Okej. Okay. Tu dostaliśmy... Aha, poziom 10 nam się tutaj... Pojedynki nam się odblokowały. Okej, okay, dobra. No i tyle chyba. Tu coś nam wpadło? Chyba nie. Z tego tytułu nic. Te 5 punktów. Okej, okay, moi drodzy. Myślę, że... Możemy sobie zakończyć w tym miejscu ten nasz odcinek. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach, co sądzicie. I oczywiście nie zapomnijcie kliknąć w dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. A ja bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, hej!